redakcji Gazety Wyborczej Beata Żurek, nie mylę się? Witam serdecznie, oczywiście. Jutrzejsza gazeta pełna ciekawych informacji, ale jedna szczególnie bulwersująca. Tekst Marcina Pietraszewskiego dotyczący przygód 20-letniej Jagody Zmysłowic. Przygód, możemy powiedzieć, tragicznych. Otóż okazuje się, że dziewczyna od kilku miesięcy jest prześladowana przez 38-letniego mężczyznę i praktycznie sama prześladowana, jak i jej rodzice są bezsilni. Wszystko z powodu luki w prawie. Okazuje się, że nie pomaga zakaz prokuratora zbliżania się mężczyzny do dziewczyny, ponieważ policji on nie obowiązuje. Dopiero policja może interweniować w momencie, kiedy taki nakaz wyda sąd. Historia smutna, Jagoda jest przerażona i praktycznie nie może się doczekać, kiedy skończy się ten koszmar. Poza tym druga, też niezbyt ciekawa historia, przedszkolaków z Piotrowic, którzy muszą wyprowadzić się do dotychczasowej siedziby. W zamian zaproponowano dzieciom miejsce w piwnicy. Wydaje się szokujące, niestety to prawda. I podejrzewam, że rarytas dla kibiców piłki nożnej, rozmowa Wojtka Todura z Gliwiczaninem, legendą Zagłębia Sosnowiec, Józefem Gałeczką, specjalistą od strzelania goli głową. Gazeta Wyborcza, Beata Żurek i to, co nowego w gazecie, my już trochę nie wiemy. Dziękuję bardzo za te informacje. Przenosimy się znów do newsroomu i rozmowa z naszym gościem. Witam, a ze mną jest już Marcin Nowak z portalu MM Silesia. Goście po części ze świata wirtualnego i o takim świecie będziemy też rozmawiać. Witam. Bardzo proszę, powiedz, czy Katowice są gotowe na alternatywne życie w internecie? Muszą być gotowe, skoro same zgłosiły się do projektu. Obok Krakowa, Poznania i na przykład Wrocławia, my będziemy tym czwartym miastem, które chce zaistnieć w ten sposób, w internecie w ten sposób się promować. I już za tydzień wielkie przywitanie Katowic w świecie alternatywnym z wirtualnym rondem, wirtualną alejami Korfantego i wirtualną superjednostką. I dzisiaj u nas w portalu wywiad z menadżerką projektu Second Life, panią Marią Ożaną, na temat tego, co to może Katowicom dać i w którym kierunku podążać. No to jak się sprawdzi, to według pani Marii Katowice mogą zyskać jeszcze nawet dwie dodatkowe wyspy, czyli mogą prześcignąć Second Life nawet Kraków. Wspomniałem o superjednostce, która się pojawi w wersji wirtualnej, ale ta prawdziwa, dzisiaj informujemy, że będzie poddana remontowi. Już za 2 lata podobno ten obiekt ma się zmienić. Dobrze, przejdźmy do ścieżek rowerowych. To jest temat bardzo komentowany na waszej stronie internetowej. Podobno w Katowicach pojawiły się mapki dla rowerzystów z trasami. Czy rzeczywiście w Katowicach jest gdzie jeździć? To znaczy, my zadaliśmy takie pytanie przewrotne, czy jest gdzie jeździć, a okazał się to bardzo ciekawy temat dla nas, dla wszystkich, ponieważ teoretycznie nowoczesna metropolia powinna mieć bardzo dużą ilość ścieżek rowerowych. U nas tego nie ma. Mapki nie załatwią problemu. Ja nie dojadę rowerem z Zabrze przez Rudę Śląską do Katowic. Bytomianin nie dojedzie tak naprawdę bezkolizyjnie rowerem do Tychów. I internauci komentują, że sytuacja jest bardzo zła. Osoby odpowiedzialne za ścieżki rowerowe chyba nie są rowerzystami. No tak, bo mapy to nie ścieżki. Dziękuję za tą rozmowę. Moim i państwa gościem był Marcin Nowak z MM Silesia. A my w studiu długo nie pozostaniemy. Przenosimy się do redakcji Polski Dziennika Zachodniego. Stanisław Bubin, witam redaktorze. Słuchamy, co nowego na waszych łamach. Witam serdecznie widzów telewizji Silesia. W jutrzejszym wydaniu Polski Dziennika Zachodniego polecam szczególnie materiał redaktor Beaty Sypuły o tym, czy IBM, gigant świata informatycznego, wejdzie do stolicy województwa śląskiego. O lokalizację nowej gigantycznej serwerowni na 3000 stanowisk pracy walczą w Polsce, Wrocław i Katowice właśnie. Wczoraj, jak dowiedzieliśmy się, przedstawiciele IBM byli w Katowicach. Rozmowy niestety były bardzo poufne. Przedstawiciele IBM na wszystkie nasze pytania odpowiadali, że nie komentują informacji prasowych, faktów prasowych. Niemniej udało nam się dowiedzieć, że w czasach kryzysu IBM planuje zlikwidować gdzieś tam w świecie, w różnych krajach 3000 stanowisk, żeby je ulokować w Polsce, w tych dwóch miastach, które ze sobą rywalizują.
rywalizują. Ceną jest praca dla 3000 osób. Nasz potencjał, śląski potencjał jest znaczny i możliwości są duże, ponieważ jesteśmy regionem o znacznym potencjale elektronicznym, a poza tym mamy strefę ekonomiczną, która oferuje podatki. Jak się to rozstrzygnie, przeczytacie Państwo w naszej gazecie. Stanisław Bóg. Ponadto polecam. A przepraszam, bardzo proszę, tak? Polecam specjalny dodatek poświęcony Stadionowi Śląskiemu oraz zbliżającym się Euro 2012 oraz oczywiście drukujemy wyniki egzaminów humanistycznych dla gimnazjalistów. Te egzaminy odbyły się dzisiaj. Co w Dzienniku Zachodnim, Stanisław Bubin. Zapraszam jutro do kiosków. Dziękuję bardzo za te informacje. Alicja van der Koga ma dziś więcej gości. Alu? Teraz przeglądamy jeszcze najnowsze wydanie Mysłowickiej Gazety Co Tydzień. Ja ze mną jest już pani Monika Cetera. Witam.